Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś vlog, w którym będziemy robili eleganckie burgery, bo dzisiaj nasz food truck, chociaż nieskończony, nadal jest sprawny. I dzisiaj chłop wpadnie do kuchni, a tym chłopem jest gość, który wygrał dwa razy MasterChefa. Siema i Somu, siema wszystkim, witam wszystkich widzów. Siema. W końcu spełniłem swoje marzenie, przyjąłem do swojego idola. On mnie oglądał całe życie, a teraz będzie robił dla mnie i dla ciebie całe menu. Już wymyślił bułkę Giga Maciora, którą naprawdę oddaję. Za 10 sekund wsiadamy w auto i jedziemy. Po co my jedziemy? Bo też jak to zamówił. Po składniki. Po mięcho, po buły, po jakieś sałaty, tomaty. Sosy, sosy narobił w słoikach normalnie, po przecierze. Będzie naprawdę dzisiaj dobrze. Słuchajcie, zapraszam do auta i... A! Ty mały kurwio. Marcin, jeszcze raz mi lajka nie zostawisz, to cię najebę, jak psa. W MMA. Ja tam mogę być w ułamku sekundy, kurwa. Także się zdecyduj. Zapraszam. Jezdymy. Jesteśmy w sklepie firmowym. Zgubili mi się, kurwa, w środzie. Wcale tu nie mieszkam 32 lata, nie? Także... Whisky shop, to nie, tu nie. Nie, to woda. Tu mi dwa zęby wybili, tu. Tu. Miała soluba była. Do góry chłopu łamałem rękę. A też mi wpierdolił trochę, ale rękę mu złamałem. No ciężki bramkarz był. A tutaj żem zszedł i źle policzyłem, że ich było za dużo. Niepotrzebnie zapałem. Używki we mną buzowały. Tak jeden z tych, kurwa, dryblasów mi wykurwił, to wypluł najpierw jeden, a potem dwa. Mówię, fajnie. U nas będzie mięso nie od kozła, tylko od polowczyka. Wiesz, ile mięso kosztuje? Dużo, no. Dużo, dużo. Było trzeba zrobić stronę ze skrzynkami, kurwa, bo już o tanie. Ja wszystko dla was zrobię, widzowie. To czarne to jest taki dodatek, wiesz, i to... No my tego dawno nie robiliśmy, nie? To jest taka zwykła mleczna właśnie, taka jak mamy... To najlepsza, jaką miałem myślę. No, a ja osobiście bardzo lubię to. To jest taka bułka pszenna, ona my takim... Jest dużo dodatku takiego, wiesz, gdzie jest chrupiem, spróbujecie sobie, nie? Ważne, żeby szefowi smakowało. Będziemy dzisiaj testować, czyli 30 burgerów. Ważne jest klient, nie? Wydaje mi się, że pan nie zrobił tego. Czemu? No bo pan się pyta, skąd jadę ze Śląska. Skąd, kurwa? Ja to bym, jak ty powiedziałeś, że od Szymona jest, kurwa. Ja sobie robię, siedzę przed komputerem. Nie, ja robię. Giga buła, robi wrażenie. Takie paprykowa, ona jest taka fajna, pikantna. Dla testu. I smak jest naprawdę... Mi osobiście ona smakuje. Dobrze. To słuchaj, to dzisiaj weźmiemy tą. Ja wam wszystkie mogę wrzucić, to i to jest specjalnie dla was. Widzowie, szybka przekmina. Dopiero jak zauważyłem te buły, bo mięso w środce mi tak nie oddało, ale jak zobaczyłem te buły z czarnym sezamem, w sumie tak samo Kuba to powiedział, to ja czuję, że to będzie najlepszy biznes i najlepszy burger, jaki kiedykolwiek, kurwa, wsadzisz do gęby, nie? Naprawdę. Będziecie się o nie bić, będziecie się ustawać w kolejkach jak za komuny. No, do naszych budek, kurwa. Będzie boom, naprawdę. Jaram się, czuję ten biznes, naprawdę czuję ten biznes. Wyciągnąłem jak penisa zza bluzy bułki eleganckie do naszego food trucka. Idziemy je zanieść, nie przeraźcie się, auto jest akurat w trakcie rozbierania, naprawiania blachówy. Geniu teraz robi wszystko, żeby to auto wyglądało pięknie. Pa, uciekli z auto, zobacz, kamerę zaczęli, i tak, pierdalamy. Tak stoimy, myślimy, czym te giga buły. Jak będzie tu 40 tysięcy lajków, a ja wiem, że to jest wykonalne na tym kanale, to robimy hymn giga buły, ja się przebieram za hamburgera. No. Normalnie, przebieram się za hamburgera, bandura przyjedzie, będzie tańczył. Cześć, to za taką bułę. Giga buła robi wrażenie. Co za technika jest teraz? To jest wyciepywanie powietrza ze środka mięsa, żeby było zbite, żeby nie było tak, że jak smażysz, żeby nie było żadnego rozwarcia, tylko żeby było mięsko zbite fajnie. No rzucę tym miechem jak jadę odcinka. No. To robi wrażenie, naprawdę. A śmierć będzie... To też camembert, to jest ser? Camembert, tak. On będzie panierowany w serze tym sosem twoim... cheddarem jeszcze śmierdzącym. Bo my jeszcze nie wyjechaliśmy na miasto, widzowie, a on już ma super przepis na panierkę. Kuba, mi rozdupiło łeb, jak on to zrobił. Ja też. Ślina w pyszka mi leci, nie? Jak suche jest. Na mój. To jest ta paniera, nie? Nie. O. Kuba. W tym czasie, co Mateusz robi buły, my skoczymy do Dino zobaczyć, czy już pojawił się tam GPS, bo podobno od 23 ma pojawić się GPS. Psy zwiastują przybycie GPS-a na ulicę rzemieślniczą, więc bardzo możliwe, że mój sąsiad właśnie wrócił z Dino z zestawem GPS-a. Jedziemy to sprawdzić. Jakby ktoś nie wiedział, GPS to jest 5 razy mocniejsza kawa od normalnej kawy i GBS jest 3 razy mocniejsza od energetyka. Jakbyś nie wierzył, sprawdź.
Już są w dino. Tu. O. Ty jest. Jest. Mamy GPS-a i to. Ale tak oni go położyli bez sensu i że nic, nigdzie go nie widać? To najlepsza kawa jest, a oni ja nie wiem. A ty teraz Tomek szykuj blika, bo nie zabraliśmy pieniędzy. Widzowie, hermetycznie zamknięte dwie kawki chwilę temu kupione będą zawożone w takie miejsce, w którym będziecie mogli je znaleźć. W sumie dowiecie się więcej na Instastory, bo ja to mam, dodam na Instastory. Będą dwie w jednym miejscu, kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo często jeździłem tu rowerem. Bardzo często chodziłem tu na melanże i ta chata była zawsze opuszczona. Zawsze. I gdzie one będą zostawione? Zobaczycie na moim Insta Stories. Od czerwca pojawi się nowa kawa, kawa Frappe. Jest to kawa na zimno. I teraz bardzo ważne, jest konkursik. Jeśli kupiłeś kawę w Dino, oznaczaj GBS i oczywiście mnie. I z osób, które oznaczają mnie i GBS, będą trzy wylosowane, które tą kawkę spróbują sobie przedpremierowo. Ten ser się jednak nie nadał. Nie wiem, czy ktoś takie coś lubi. Taka cebuleczka. Ej, może być taki czy nie? Szymon, oglądaj! Pierwszy gigabułowy burger. Gigabuła robi wrażenie, jakie to jest duże. Mam pierwszego klienta z gigabuły. Gigabuła robi wrażenie. Macie takie ciężkie, widzicie? Oj, tak, ooo! Chcę usiąść. Siadaj, ugryź. Uważaj, bo ci pół wyleciało. Musisz teraz posprzątać na talerzu. Ledwo dał radę, giga buła, nie do ugryzienia, nie do ugryzienia. Widzę, że mięso ugryzłeś od 1 do 10. 12. 12. Giga buła, robi wrażenie. I już niedługo będziemy u naszego Kinga, u mistera Krychy, który sprawdzi, czy te potwory naprawdę są takie strasznie dobre. Się pytam szefuncia, czy ten, czy już auto załatwi kolejne, bo my już chcemy więcej tych futraków. No, najlepsze jest to, że do ojca wchodzę i mówię tak. Ojciec mówi, że dzisiaj nie jedzie, bo tam coś zrobili z autem. Mówię, to szukaj kolejnych dwóch, trzech. On mi spojrzał i po co? Ja mówię, bo przejmujemy Polska. On zrobił takie oczy wielkie i mówi tak. Ale siedzi przy laptopie i szuka. Chodź, sprawdźmy, czy szuka. Męczysz. Kurwa, oglądam! Męczysz mnie, bym coś wybrał. Słuchaj, jak chcesz być dziadkiem gigabuły, ojej, to musisz naprawdę o nas zadbać. Zaraz ci bułę zrobimy. A widzisz, jak to wygląda? On ma tak. Jeśli mi zorganizowali... Tata. Zadania. Zrobisz busa dla Kasix, zrobisz busa dla Zonego, bo oni już pisali, żeby chcieli. Zrobisz busa dla Nitra. Będą cię znali już nie jako genia mechanika, tylko będą cię znali jako dziada gigabuły. Tak to mówisz. Gigagenek, taka bułka będzie. Jak ją zrobisz elegancko, to gigageniu. Szkoda, że łapkach nie mam. To się pokupujesz. A na samym końcu zrobię tego wpierdolonego. I tak nóż w niego wpierdala i tu przez okienko będzie. Tutaj mamy zuza zrobiono podobno do drwala. Tu mamy zuza barbecue śliwka. I tu mamy zuza miodowo. A tu mamy jeszcze syrowo. Nie ma. Miga była maślanu. Siema, z tej strony twój ulubiony dostawca z pyszne.pl. Też na pyszne będziemy. Mam nadzieję, że pyszne by chciało nam dać jakieś fajne warunki, nie? Bo jednak będziemy najlepiej prosperującą burgerownią na tej platformie. Także jeśli ktoś z pyszne tam to ogląda, niech to wrzuci do marketingowca. I dejcie nam fajne warunki. Jest gigabuła do Kasprzyka? Gigabuła się kroi, już się kończył. Dla mnie będzie giga śmierdziel. Polecam każdemu. Z mordy wali 30 minut, a naprawdę oddaje, nie? Smakowo. I bez cebuli obliczę. Bez cebuli. Bo ja dzisiaj do kasy najdę. Ale kurde, to nie wiem. Giga śmierdziel. Co? Ciśniesz, nie? Bez cebulki. Jezu, ile tego mi dołeś? Co? No musisz mieć konkretnie, nie? Aaaa, właśnie, szefu. Ja na środku jestem, muszę mieć śmierdzącego ogórka do śmierdzi. Ja śmierdzę. Coś to jest śmierdzące, żeby nie mogę sobie jadać. Nie wiem, ile by to kosztowało, ale by się zarobić. Miga była dla szefa. Śmierdziel gotowy. Ej, porównaj do pięści, patrz to. Większo niż pięść. Czy to jest nawet ciężkie? To jak kocie dziecko. Pa to, jak nadusiłem gdzieś, co syr zrobił, pa? Zajebiście to wygląda. Ty jesteś luj w chuj, nie? Nie no, giga śmierdzi, to jest chyba, to będzie najlepszy produkt. Zobacz to, Kuba.
Nie gadaj hop, póki już jest wół. Ej, zajebiste może były. Kupuj tą pakowarkę, kurwa, robimy interesy. Kurwa, rynkę aż ci podam. Jak ci rynkę podam, to jest najmocniejsza. Robimy interesy. Zjadłem. Jak? Kurwa, lepsze niż myślałem, tak szczerze. Bo ja dużo burgerów wiem i dużo burgerów testowałem, ale bez ściemy. Giga śmierdziel wyjebał ponad skalę. Kochani widzowie, mieliśmy zrobić ogromnego burgera, ale zapomnieliśmy w piekarni powiedzieć, że trzeba zrobić gigabułę. Niezwykłą bułę. I ta gigabuła będzie zrobiona dopiero na kolejny film, na którym Bandura będzie wdupiał burgera 4-kilowego. Jebiemy to, zrobimy 4-kilowego. Najpierw mu sałaty najebiemy z 3 kilo. Na odcinku. To się o 1000 zł założyliśmy. Bo się założyliśmy o 1000 zł i ja nie wierzę, że on wdupi. Kuba mówi, że on wdupi. Jestem ciekawy. Napisz w komentarzu, jaki burger najbardziej smakuje tobie. A ja muszę zrobić łyka czegoś, bo się zaraz zatkam. Jeszcze raz do końcówki wrzucę. Nie napisz, jaki burger smakuje tobie najbardziej, tylko jakiego burgera chciałbyś zjeść z gigabuły. To wybierzemy z komentarzy jednego lub dwa i dodamy do menu. Widzowie, zrobiła się 19.03. Jest bardzo późno. Wy już powinniście spać od godziny, bo nie wstaniecie jutro do roboty, żebyście zarobili na donaty, bo niedługo odpalam live'a. Także będziemy się żegnać, ale zanim się pożegnamy, chciałbym poznać opinię mojego ojca na temat giga maciory, bo on ją zjadł. Dobra, córka numer jeden, najstarsza, to jest moja córka, widzowie. Ona już prawie studiuje. Tak, jestem stary. Jadłaś bułę? Mhm. Jak? Dobra. Lubisz? Giga śmierdziela jadła. Tak? Jak giga śmierdziel, Monika? Dobra. Bardzo ci smakował? Ja chyba lepszego burgera nie jadłam, ale już nie zadam. Połówka to jest max. To będziemy dawali wtedy też opcję na pół. I w ogóle wymyśliliśmy, wpadliśmy na fajny patent. Wpadliśmy na fajny patent, że będziemy robili tak, że w każdym mieście będzie jeden specjalny burger. Na przykład mój będzie tylko dostępny w Środzie Wielkopolskiej. I na przykład Nitra będziesz mógł tylko burger sobie odebrać we Wrocławiu. A, gdzie jest Genek? Kierownik, zanim zapolisz papierosa. Tak. To miałeś nie polić. Oceń giga maciory. Smakowało ci? Kurde, no. To sobie tak kurtkę. Krzywa mi się zmieniła tutaj, aby było już tak dobrze. Za dużo. Papa? Robisz? Ty nigdzie nie idziesz, nie? A jednak. Nie wiem.